Michał Szpak poprzez swój kontrowersyjny wizerunek wzbudza wiele emocji wśród Polaków. Okazuje się, że fani jego talentu pozostają blisko piosenkarza bez względu na doniesienia medialne. Mimo wszystko od dziecka spotykał się z nieprzyjemnymi sytuacjami, które miały zdecydowanie wpływ na jego poczucie wartości. W jednym z wywiadów wyjawił, jak został upokorzony przez księdza. Michał Szpak na bakier z kościołem? Piosenkarz wielokrotnie ujawniał, że wiara jest dla niego bardzo ważna. Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa miały go zbliżyć do nadziei ludzi, którzy otaczali go także w środowisku kościelnym. Gdy przystępował do pierwszej komunii świętej, wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. Co się wydarzyło między księdzem i piosenkarzem? Michał Szpak ujawnia prawdę sprzed lat. Wokalista miał przystąpić do pierwszej komunii. Tym faktem był niezwykle podekscytowany. Jednak to, co wydarzył się przed uroczystością, zapamięta do końca życia. Dość traumatyczne mam przeżycia związane z kościołem z racji tego, że w momencie, kiedy brałem pierwszą komunię, to miałem krótkie włosy i takiego loczka opuszczonego do pasa. Ksiądz powiedział, że nie dopuści mnie do komunii, jeśli tego nie zetnę. Na szczęście nad tym wszystkim czuwała moja mama, ale dla mnie to było traumatyczne przeżycie, że jednak gdzieś tam to społeczeństwo nasze jest piętnowane przez ludzi, którzy w ogóle nie powinni oceniać, przyznał w jednym z wywiadów. Okazuje się, że dzięki interwencji mamy artysty udało mu się przejść przez tę trudną sytuację. Jednak nie był to ostatni raz, gdy został napiętnowany w środowisku kościelnym. Druga sytuacja była dla mnie przedziwną sytuacją. Śpiewałem kolędy w kościele, w katedrze i ksiądz powiedział, że jestem satanistą, bo mam wytatuowany krzyż do góry nogami, gdzie nie miał świadomości, jakie ten krzyż ma dla mnie znaczenie, powiedział na kanapie u Kuby Wojewódzkiego Michał Szpak. Wokaliście trudno się oderwać od wizerunku dziwaka. Mimo wszystko artysta deklaruje, że jest bardzo przyjaźnie i otwarcie nastawiony do ludzi, a wiarę w Boga definiuje jako energię. Mężczyzna nie miał łatwego dzieciństwa, dlatego każdy gest solidarności traktuje ze szczególną uwagą i wdzięcznością. Nie wiadomo jednak, czy praktykuje i uczestniczy regularnie we mszach świętych.